Witam państwa serdecznie. I invite you to see the story based on about a famous man. Bianu kunu noro akuko maka nwoke amaama bu Leska Kowakowskiego Oznami Tuvieko. Sprzykrzyło się babie hodować. Sprzykrzyło się babie. Wyraźnie proszę. Witam państwa serdecznie. I invite you to see the story based on about a famous man. Bianu kunu noro akuko maka nwoke amaama bu Leska Kowakowskiego Oznami Tuvieko. Tat bardzo chciał zostać sławnym człowiekiem. Długo się zastanawiał, na jakim to polu mógłby się wybić tak, aby być najlepszym na świecie. Na początku spróbował być właścicielem najdłuższych spodni na świecie i kazał sobie uszyć spodnie 30-metrowej długości. Spodnie za bardzo jednak przeszkadzały w chodzeniu. Dlatego potem spróbował częściej niż wszyscy ludzie zmieniać krawaty i zasłonął w ten sposób jako największy zmieniacz krawatów na świecie. To też nie przypadło mu do gustu. Chciał być najlepszym nawlekaczem nitek na igły. Słaczem łóżek. Wyciągaczem korków z butelek. Wydzieraczem kartek z nowych książek. Łamaczem zapałek. Wyciskaczem pasty do zębów. Rozbijaczem talerzy. Brudasem, bo zawsze miał dużo plam na ubraniu. Później przyszło mu do głowy, żeby zostać najmłodszym ze wszystkich starszych od siebie, a zarazem najstarszym ze wszystkich młodszych od siebie ludzi. Ale nikt tego nie zrozumiał. Zmartwiony tat udał się po poradę do pewnego przyjaciela, który mieszkał w sąsiednim domu. Szedł dwa zachody i dwa wschody słońca, ponieważ postanowił być jeszcze najpowolniejszym człowiekiem na świecie. Co zrobić, żeby stać się bardzo słabym? To jest całkiem proste. Trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy.
Każdy człowiek, który ma bardzo dużo pieniędzy, może szybko zdobyć sławę. Oczywiście! Oczywiście! Ale skąd wziąć dużo pieniędzy? To całkiem proste. Trzeba być bardzo sławnym człowiekiem. Każdy człowiek, który jest bardzo sławny, może szybko zdobyć dużo pieniędzy. Oczywiście. 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 Tylko jak stać się bardzo sławnym człowiekiem? Przecież ci powiedziałem! Powiedziałem! Trzeba mieć dużo pieniędzy! Tatu znał, że to dobra rada, ale nie wiedział, jak to zrobić. Wpadł wreszcie na znakomity pomysł, który gdyby wcześniej przyszedł do głowy, mógł mu naprawdę zaoszczędzić wielu trudów. Oto postanowił zostać najmniej sławnym człowiekiem świata. Spostrzegł, że w tym celu musi opuścić swoje miasto i udać się do jakiegoś miejsca, gdzie absolutnie nikt nie mógłby o nim słyszeć. Został najmniej sławnym człowiekiem świata. O tatcie nie wie absolutnie nikt. My również nic nie wiemy i dlatego właśnie nie możemy w ogóle napisać opowiadania o tatcie.